Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Witam Państwa serdecznie. Olga Dlesiak-Harczuk, Gazeta Polska, codziennie. W najnowszym numerze gazety przeczytają Państwo m.in. o śmierci pułkownika Leszka Tobiasza, który 1 marca po raz pierwszy miał zeznawać w sprawie rzekomej korupcji przy weryfikacji żołnierzy WSI. Codzienna w szczegółach opisuje tak zwaną aferę marszałkową. Dziś wiadomo, że miała być również przeprowadzona konfrontacja między pułkownikiem a prezydentem Bronisławem Komorowskim. W związku ze śmiercią pułkownika Codzienna przypomina szczegóły afery marszałkowej. Dotarły do nas informacje, że w Bydgoszczy policja inwigiluje klub Gazety Polskiej. Jeden z członków klubu w Bydgoszczy został wezwany przez funkcjonariuszy na przesłuchanie. Wypytywano go o numery telefonów, kontakt do klubowiczów oraz o różne inicjatywy klubu bydgoskiego, m.in. o miesięcznicę organizowane 10 kwietnia. W najnowszym numerze podejmujemy również temat horrendalnie wysokiej premii dla byłego szefa Narodowego Centrum Sportu Rafała Kaplera. Prawo i Sprawiedliwość domaga się w tej sprawie wyjaśnień od minister sportu Joanny Muchy. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.